nie jest tak upi***** stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś uchowało i ludzie tego nie widzą. Wszystkich tych, którzy we mnie wierzyli, wszystkich tych, którzy mi ufali, to są dla mnie bardzo, bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Pozostaje mi przeprosić i moich widzów, i internautów, i czytelników, i tych, jak mówię, którzy mi ufali, ale przede wszystkim chciałbym przeprosić moich najbliższych, bo zostali narażeni na infamię i cierpienia, na które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli. To tyle w tej sprawie, proszę wybaczyć, ale jestem też w takim stanie psychicznym po tych kilku dniach. Proszę publikować, ja się nazywam Kamil Durczok i proszę nie zasłaniać wizerunku.